Szanowni Państwo, cenzura wraca na polską kolej. Wczoraj wieczorem dowiedziałem się o rzeczy w języku kulturalnego człowieka. Brakuje takich słów, żeby się wyrazić na ten temat. Po prostu kogoś, mówiąc krótko, popierniczył. Jak wiecie Państwo, wielu ludzi ogląda YouTube'a, ogląda kanał pana Michała Piątkowskiego. Szanujemy tego człowieka, robi naprawdę dobrą robotę. Tłumaczy z pasją, jak prowadzić ruch kolejowy. No dobra, może nie do końca tłumaczy aspekty automatyki, w końcu jest ruchowcem. Wewnątrz na stawnicę to bardziej ja zaglądam, ale znowuż ja nie zaglądam tam, gdzie on, więc będę tego człowieka bronił krzesłem, ręcoma, nogiema i wszystkim, czym się da. Przejdźmy do rzeczy, po prostu przeczytam, co wczoraj pan Michał opublikował. Jak wiecie, ludzi życzliwych na kolei niestety nie brakuje. I po raz kolejny wszczęto postępowanie wobec mnie, już trzecie w tym roku. Znowu o to samo, co poprzednio, a więc o filmy. Do tej pory milczałem, robiłem swoje, nie przejmowałem się opiniami innych, ale czas napisać kilka słów. Ten, kto mnie poznał, wie, że nikomu nie odmówiłem pomocy. Sporo osób z Was ma do mnie numer i wie, że może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Zdarzały się telefony pierwszej czy drugiej, ale nigdy o to nie miałem pretensji. Takich ludzi szanujemy. Znaczy Michała, nie tych, co dzwonią po nocy. Moim najlepszym okresem w życiu zawodowym był czas, kiedy pełniłem obowiązki instruktora. Kursy, pouczenia, konsultacje czy zajęcia dodatkowe było tym czymś, co mnie pozytywnie nakręcało. Jeżeli była potrzeba, zostawało się po godzinach, a i nawet umawiało się w weekend, jeżeli była taka sama potrzeba. Nic w zamian za to nie chciałem. Robiłem to z własnej woli, ale też nie oczekiwałem postępowań, gdzie za pierwsze zabrano mi laptopa służbowego, a za drugie 80% premii. Tak się właśnie nagradza ludzi, którzy chcą promować kolej i pomagać ludziom. Zanim ktokolwiek coś napisze, to proszę nie mieć pretensji do centrali. To wszystko, co się działo, wychodziło z zakładu. Jakoś w innych zakładach dyrektorzy czy naczelnicy potrafili do mnie zadzwonić czy napisać, że dobrą robotę robią. Albo po prostu pogadać o kolei. Tutaj wtrącę swoje 3 grosze. No, moim zdaniem to chyba też jest coś nie tak w strukturze całej spółki, skoro jedni mówią A, drudzy B i tu wolno, tam nie wolno, brak jakiejkolwiek konsekwencji. No i chyba to jest też niesubordynacja, jeżeli dół zakazuje, a góra pozwala. Nie wnikam, nie znam się, nie jestem kolejarzem. Czytamy dalej. Wiem też, że w tych zakładach, na kursach czy pouczeniach, mówimy o tych pozostałych, były filmy i nikt do nikogo nie miał pretensji. Szkoda tylko, że swoi, zamiast tym bardziej cieszyć się z tego, to jeszcze szukali powodów do wszczęcia postępowań. W załączniku przesyłam listę filmów, do których zostałem zmuszony, aby je usunąć do końca miesiąca. Chyba nie muszę mówić, że jest taka opcja, wiadomo jaka. Filmy są na YouTubie jeszcze do jutra wieczora, przynajmniej według tego ponaglenia. No, nie muszę mówić, co należy zrobić. W każdym bądź razie jest to materiał, który nie powinien przepaść. Kontynuujemy. Jednocześnie z dniem 31 października odchodzę z naszej spółki. Jest to przykre po 10 latach pracy w jednej spółce, ale jak widać, innej opcji chwilowo nie widzę. Dla mnie bardzo ważna jest atmosfera w pracy i starałem się, aby była ona jak najlepsza, bo to powoduje, że chcę się do tej pracy przychodzić. Dziękuję wszystkim tym, których poznałem i cieszyłem się bardzo, jak mi ktoś napisał, że zdał egzaminy, czy po prostu pomogłem w danej sytuacji. To było dla mnie motywujące, dziękuję jeszcze raz i być może do zobaczenia. I tu w załączniku 2 kartki z długą listą filmów, które możemy znaleźć na kanale pana Michała. Jeszcze raz powtórzę, w języku kulturalnego człowieka nie ma takich słów, żeby wyrazić się stosownie na temat tego, co myślę o takim postępowaniu tych ludzi. Taki mamy kraj. Po prostu uważam, że większych pajaców nie ma. Za przeproszeniem, kij wam w oko wszyscy, którzy robicie pod nogi panu Michałowi. Niech was drzwi w polu ścisną i żeby wam ktoś kiedyś łeb urwał i do szyi nasikał. Dziękuję serdecznie za uwagę. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie z nad Bałtyku. Koniec.